Witaj w wideokaście modułu drugiego. Przedstawione w nim treści pozwolą Ci na zdobycie wiedzy dotyczącej podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarka, skaner, aparat cyfrowy oraz projektor. Drukarki, które nie pełnią funkcji urządzeń sieciowych, należy podłączać poprzez USB. Magistrala ta pozwala na podłączenie urządzeń w czasie pracy komputera dzięki hot swap. Złącze B okablowania USB AB należy podłączyć do gniazda USB B w drukarce, a wtyczkę A do gniazda USB A komputera. Do niedawna skanery stołowe były uznawane za urządzenia wyłącznie dla profesjonalistów. Obecnie, dzięki zwiększeniu ich funkcjonalności i bardziej przystępnej cenie, znajdują się w coraz większej ilości domów. Podłączanie skanera do komputera jest bardzo proste. W tym standardzie wystarczy tylko podłączyć wtyczkę do portu komputera i zainstalować sterowniki. W domach coraz częściej korzysta się z aparatów cyfrowych. Zapisywanie zdjęć na dysku komputera jest bardzo wygodną formą przechowywania tego typu pamiątek. Ponadto zdjęcia przegrane z aparatu cyfrowego na komputer można łatwo edytować, obrabiać, dodawać znaki wodne i tym podobne elementy. Podłączenie aparatu do komputera nie powinno przysporzyć żadnych problemów. Mając nowy aparat, warto sprawdzić, czy w opakowaniu nie ma płytki z oprogramowaniem instalacyjnym. Taka płyta również poprowadzi nas krok po kroku, pozwalając łatwo podłączyć aparat do komputera. Jeżeli nie mamy płytki, nie powinno to również sprawić problemów. Należy podłączyć aparat kablem do komputera i sprawdzić, czy system nie pobierze automatycznie sterowników z internetu. Jeżeli tego nie zrobi, należy poszukać odpowiedniego sterownika w internecie. Najlepiej wpisać nazwę aparatu, który podłączamy, oraz hasło drivers, ewentualnie polskie sterowniki. Po wpisaniu powinniśmy szukać wyników związanych ze stroną producenta danego sprzętu. Po odnalezieniu odpowiedniego odnośnika należy wejść na stronę i pobrać odpowiednie pliki. Projektor lub inaczej rzutnik projekcyjny jest urządzeniem optycznym służącym do wyświetlania na ekranie projekcyjnym nieruchomego lub ruchomego obrazu. Projektor składa się ze źródła światła i układu optycznego formującego wiązkę światła. Nowoczesne rzutniki projekcyjne wyświetlające obrazy używają równoległej wiązki światła jako nośnika obrazu. Dzięki rozbieżności strumienia światła oraz umieszczaniu przedmiotu blisko źródła światła uzyskuje się znaczne powiększenie obrazu na ekranie. Obecnie bardzo często wykonuje się różnego rodzaju projekty multimedialne, które są następnie wyświetlane dla większego grona odbiorców. W związku z tym warto wiedzieć, jak prawidłowo podłączyć rzutnik do komputera, by umożliwić odbiór danej prezentacji przez większą liczbę osób. Aby podłączyć rzutnik do laptopa, potrzebujemy kabla z dwoma identycznymi końcówkami. Należy wybrać wejście VGA in, chociaż alternatywną może być również port DVD-D czy S-Video. Takie samo wejście należy wybrać w komputerze. Na koniec trzeba mocno przykręcić końcówki, by nie doszło do rozłączenia urządzeń. Żeby móc przejść do synchronizacji obydwu urządzeń i prawidłowo podłączyć rzutnik do komputera, najpierw obydwa urządzenia muszą być podłączone do zasilania. W przypadku rzutnika nie będzie problemu z podłączeniem kabla zasilającego, ponieważ należy umieścić go w największym gnieździe o owalnym kształcie. A takie jest tylko jedno. W przypadku, kiedy komputer był uruchomiony, zanim rzutnik został podłączony do zasilania, zaleca się ponownie włączyć laptop. Zazwyczaj bowiem karta graficzna, jaka jest zainstalowana w komputerze, będzie przedstawiać znacznie większą rozdzielczość niż ta, jaką posiada rzutnik. Żeby ekran obrazu na rzutniku nie posiadał żadnych zakłóceń, należy ustawić mniejszą rozdzielczość karty graficznej laptopa, korzystając z ustawień ekranu komputera. Funkcje te najszybciej wywołuje się poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy. Kiedy obydwa urządzenia są już podłączone do zasilania, należy następnie włączyć plik multimedialny, który ma się wyświetlić na rzutniku. Aby wybrać podłączony rzutnik do komputera, musimy odnaleźć na klawiaturze laptopa odpowiedni w tym celu klawisz. Najczęściej posiada on napis CRT-LCD lub występuje pod klawiszem F5, przedstawiając ikonkę monitora. Potrzebny będzie również klawisz FN, dzięki któremu uda się uaktywnić wybraną opcję ekranu obrazu. Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk FN i następnie nacisnąć klawisz CRT-LCD. Wybierając kombinację przycisków CRT-LCD i FN, można odpowiednio ustawić obraz prezentacji.
każdorazowe naciśnięcie powyższych przycisków sprawi, że obraz ekranu będzie się przełączać w takiej kolejności. Monitor laptopa, obraz rutnika, obraz ekranu na obydwu urządzeniach. Kiedy uda się dostosować właściwe położenie obrazu ekranu, można następnie uruchomić prezentację. W przypadku chęci podłączenia rzutnika do komputera stacjonarnego, wszystkie czynności wykonuje się w analogiczny sposób. Z tym, że wykorzystuje się wejście S-Video lub DVI. Jeśli trudno jest znaleźć odpowiednie skróty klawiszowe, by przełączyć ekran obrazu, należy skorzystać z opcji ustawienia ekranu i ustawienia zaawansowane. Należy również sprawdzić, w jakim trybie działają karty graficzne na komputerze. Jeśli jest to Crossfire, należy ten tryb wyłączyć, gdyż będzie on zakłócać przesyłanie sygnału wideo do rzutnika. Przygotowywanie urządzeń peryferyjnych, komputera do pracy, wcale nie jest trudne. Dziękuję za zapoznanie się z wideokastem i zapraszam do aktywnego uczestnictwa w pozostałych modułach kursu.